Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. Dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach magii. Dobra, zbadajmy to zimne miejsce. Nie wiesz czemu by nie. Już żaden z naszych przydupasów nie będzie blokował nam drogi. Powinno to wyjść całkiem szybko. Dobra. A co tutaj mamy? Parę dygotów. Za wolno kłapiesz gębą, panie dygot. Takie tylko spostrzeżenie. Okej, okay. Jakiś jest odłamek demona. Ciekawe. O, parę tych śmiesznych goryli. Na poziomie 30. Pewnie byłoby całkiem groźne, gdyby nie moja tarcza energetyczna. Okay. Ich się zaraz pozbędziemy ognisy, to kurwa, tak. One same potrafią się przewrócić na lodzie. Zabawne. No, to całkiem nieźle ich przetrzymiło. Ta, te małpy śmiesznie zdychają. Hej, dzięki Vigil. Ktoś mnie uleczył. A nie, 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 nie. Nie chcę uszkadzać mojej broni. Tak lepiej. Chyba tyle. Dobra. W tej tajemnej skrzyni mamy niezidentyfikowany łuk. Parę pierścieni. Całkiem spora ilość złota. Tak, jest standardowe. Chyba dziwię. No dobra. Pierścień łuk przekażemy Raven. No i ruszamy dalej. Dobra, po kolei Vigil. Magnus. Chodźmy. A, Magnus się chyba coś obraził. A, nie, to przez to, że zdjąłem ten pierścień na szyjniku Rody. Nie, teraz pies. How may I help you? I'm... W sumie psa powinienem jako pierwszego dołączyć, ale cóż. Okej, dobra. Raven, trzymaj to. No i parę pierścieni, ponieważ czemu by nie. Dobra. Przejdźmy dalej. Starczy tych opóźnień. Proszę was. No, całkiem ładny cios w Armondzie. Kołak. Zabawne. Mi przypomniało o tym queście. Sam że znaleźć odwrotkę na wielkołactwo. Zajmiemy się tym w odpowiednim czasie. Właśnie. Może idę w złym kierunku. Zapisuję się? Okej, dobra. Nie muszę już chyba ukrywać dalej, że zmierzam do tajemnej siedziby żelaznego klanu. Właśnie do tego służy szklany klucz. No, okazuje się, że wchodzi się do niego z tej strony. Dobra, więc wybierzmy się tam. Mamy starożytne urządzenie. No to użyjmy na niego tego klucza. No, to podziałało. Ej, co? Ej. O, ciekawe. I can't believe it. Magnus? Tell me, my friend. Do you recognize that symbol on the wall? Nie, a co to jest? It's the symbol of my lost clan. The symbol on the gauntlet that my grandfather gave to me. He said it was our family symbol.
the symbol of the Iron Clan. Ślemak, myślę, że masz rację. O, okej. Wygląda na to, że znaleźliśmy zagubiony klan Magnusa. Okej, dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra. Tutaj mamy parę strażników. Zobaczmy, czy kulownia na nich zadziała. Ta, ale tej beczki chyba nie chcę niszczyć. To już pewnie za późno na to. Tak, powinienem zapisać wcześniej. Dobra. Moja laska. No i do dzieła. No, ci strażnicy biją całkiem mocno. Okej. Dobra, może jak tutaj walnę gniazdo w kule. A, to nie działa najlepiej. Może uderzenie pioruna? No, to działa znacznie lepiej. Tak, chyba powinienem tego wykończyć. Chociaż pewnie zmarnuję parę punktów obrażeń. Dobra, i tak zmierzamy do Tarantu, więc... Więc będziemy musieli poprawiać to wszystko, dobra. Dobra. Czy ci strażnicy mieli coś przy sobie? Nie, parajmy, co tam zebrałeś. Nie wiem, co on zebrał. Dobra, nie mieli nic przy sobie, dobra. Dobra, mamy kamień Duriana. To co, to o co nas prosił ten krasnolud. I cóż, i to wszystko? No to chyba wszystko. Co? A nie, to jest jeszcze młot żelaznego klanu. Ładne obrażenia, ładne zmęczenie, punkty trafienia i obrażenia od ognia. Świetny, świetny po prostu młot. Ale nie nam się go nim posługiwać. Trzeba być ściśle wyspecjalizowanym technicznie, żeby to robić. Więc przekażemy go Magnusowi. Będę musiał posprzedawać część tego. A, on zajmuje 3 pola, dobra. A, Magnusie, też lubię twoją kolekcję wszystkiego. No. No, on ma zerową szansę na porażkę, więc będzie się nim bardzo sprawnie posługiwał. Dobra, dobra robota, Magnusie. Tu jeszcze kolejną beczkę. Wow, zbroja żelaznego kranu. Klanu. No dobra. Ciekawi mnie, czy to jest duża zbroja, czy mała. Najpierw, najpierw, najpierw. Warmon, trzymaj to. Ta, mam dużo złomu do sprzedania. Jak dla mnie wydawałoby się bez sensu, żeby krasnoludy robiły dużą zbroję. Czekaj, przetestuję to na Jormundzie. Nie, nie założył jej. Magnus prawdopodobnie też jej nie założy. A gdybym jakimś cudem znalazł mu miejsce na nią, w jego ekwipunku. Dobra, to jest 3 na raz. 4 na raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Wyrzuć to, Magnusie. Naucz się trochę trzeźwości. Okej, dobra, to jednak jest mała zbroja. Więc Magnus jest teraz pancernym krasnoludem. Okej, dobra robota, Magnus. Cieszę się. No. No i to tyle w tym klanie. Będziemy musieli odnieść ten kamień Duriana. No, co zrobi się po drodze? A najpierw
Najpierw pójdziemy do Tarantu. Mamy sporo rzeczy do sprzedania. No, zabijcie ich po prostu. Sporo rzeczy do sprzedania. Sporo rzeczy do naprawienia. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, coś długo wam zajmują te bitwy z gryzoniami. Nie uciekaj. Kto ucieka ode mnie? Łapie kulę w plecy. Ognistą kulę w plecy. To miałem myśli. Nie byle kulę, tylko ognistą kulę. Panie zwykłej kuli, kuli w plecy mogło być nie tak groźne, bądź przerażające. Dobra, nieważne. Bum. Ważny wilk. Sam tak rzucać się na bandę. Uzbrojoną bandę ludzi. Ważny, czy może raczej głupi? Dzikie zwierzęta muszą wypracować coś takiego jak strach przed ludźmi. Raczej kiepsko się to dla nich kończy. Kto nie widzę celu? Jak to nie widzę celu? Gro, proszę, nie żartuj sobie ze mną. Jestem poważnym człowiekiem. No dobra. Tak więc też ukończyliśmy zadanie Magnusa. Jego jakby wątek poboczny. Obyło się bez fajerwerków zbytnich. Ale cóż, pod koniec gry, a właściwie na samym końcu, będzie jeszcze coś o tym wspomniane. Z tego powodu opłacało się to robić. No i dobra. Dobra, co już pewnie będę mógł sprzedać. Najpierw będę musiał to wszystko poidentyfikować. A do tego przydałoby się trochę miejsca w ekwipunku. Warmont, masz jeszcze miejsce na topór? Nope. Nope. A ty, Baran, nie masz miejsca na to? Virgil, potrzymaj to. Ojej, po co ci ten zardzewiały topór, Virgil? Serio. A, mam sporo tych medalionów urody. Mógłbym co najmniej z nich sprzedać. Co najmniej kilka z nich sprzedać. A to po identyfikacji. Ejku, zagrawałem jakieś szczury z środku tego magazynu. Nie wiem, co to ma za magazyn, co te szczury to robią, ale po prostu je pozabiję. To nikt się nie obrazi. Simon... magazyn Simona Plunga. A, ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, co to za gość. Och, przepraszam panie, nazywam się Simon Plung, jestem trochę zaskoczony. Na czym polega twój problem? Ja dawno liczyłem te tutaj magazyny, nie muszę je sprzedać, żeby spłacić dług, ale mam duży problem ze szczurami. Ale mi zapłacisz, jeżeli podejmuję się zrobić zadania. W tym właśnie robi problem, miałem dużo pieniędzy, wszystko co zarobię na sprzedaży. Jeżeli chcesz, możesz zabrać wszystko co z nim znajdziesz. Dobra. Zrobię to dla punktów doświadczenia. Bum. Bum. Okej, kto tu walczy bez... Kto tu walczy bez broni? Ty jesteś Raven. Raven, gdzieś się podział jej broń. Może opuściła podczas walki.
Dobra, trzymaj. Dobra, i zobaczmy. Co my tu mamy? Bębenek, kompas, coś tutaj? Trochę krasnoludzkiej rudy. Tak bym znalazł trzonek, to mógłby z tego zrobić topór. A właściwie Magnus mógłby zrobić. Ale to nieważne. Dobra, miłego dnia. Może też sprzedawca dzwonił, bo dzwonu będzie miał trzonek. Pójdę sprawdzić. A właśnie, ile mam? 60 mocy magicznej. Tak tylko sprawdzam. Nie, nie ma żadnego trzonka. I w sumie nic ciekawego nie ma. Tam mam wszystkie przeklęte przedmioty, które mu sprzedaliśmy. Aż nikt inny w mieście ich nie chciał. Najdoczniej nikt inny w mieście ich nie chce, ponieważ nie udało mu się ich jeszcze sprzedać. Ale dobra, to nie mój problem. Niech on się tym przejmuje. No i dobra. Mamy naszą ulubioną mądrą kobietę w mieście. No i mamy sporo złomu do zidentyfikowania. A więc może Virgil potrzymasz trochę z tych rzeczy. Ciach, 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 ciach. To też możesz potrzymać, już nam nie będzie potrzebne. Dobra. A te medaliony urody sprzedam, ponieważ czemu by nie? Coś tu jeszcze masz do zidentyfikowania? Ty chyba nie masz. Magnus... Nie, trzeba identyfikować. Ty nie masz nic do zidentyfikowania. Ten łuk. Okej. Dobra, ty nie masz nic. I Warmon. Buławy, topory, miecze. Do wyboru do koloru. Dobra. To bierz się do roboty, mądra kobieto. Dobra. To jest ten pierścień cieni, czyli nieoficjalny pierścień władcy pierścieni. Okej, okay, medalony urody są już zidentyfikowane. Po prostu nie jest przed wami. Mistyczna buława. Topuj z skrytej śmierci. Szansa na trujące opary. Ach. Łuk zimnego żniwiarza. Kondycja minus 6, siła woli minus 6 zwiększa zmęczenie wrogów. Okej. Okay. To jest chyba jakiś beznadziejny przedmiot. I to są mistyczne szaty. Klasyfikator pancerza 13, odporność na obrażenia plus 3. Pozostałe odporności plus 35. Zobaczmy, jak ta moja obrona się z tym troszkę wzrośnie. Aczkolwiek te szaty mają większą odporność na obrażenia. Jakby miał może większą moc magiczną, to może te też by miały troszkę odporności na obrażenia. No nie wiem. Czy może ty porejmujesz Smyfie? Chcesz się tym zająć? Nie. Jego te szaty są gorsze. Może ty, Jormund? Nie, ty jesteś za mały, zapomniałem. Virgil? Nie, on też ich nie chce. No to pójdzie na sprzedaż. Przy okazji, dobra. Przy okazji, Virgil, możesz je podtrzymać. Raven... Trzymaj ten łuk. Potrzymaj też to. Tak, wiem, że podoba ci się ta buława. Dobra. No to jeszcze te miecze. Niezidentyfikowana mała zbroja. I ta smocza zbroja. O, jeszcze jakiś łuk mam. To może to będzie jakiś upgrade dla Raven. Tak, to te miecze fajne. Bardzo, bardzo potężne. Więc przyda mi się popakować trochę siłę dla nich. Okej. Okay. Tajemnicza zbroja skórzana. A, całkiem dobra. Zaraz zobaczymy, czy komuś się to przyda. Virgil. Ty masz tu swoją mistyczną kolczugę. Jormund, chcesz tą zbroję? Tak, zamienił sobie.
tak, tajemne jest lepsze niż mistyczne. Dobra, a to tajemnicza zbroja skórzana. Może Raven, chcesz ją? Tak, spodobała się jej. A może... Dobra, niech ona sobie ją potrzyma. Ta nadal wygląda jak chłop. A efekty parania się z magią. A coś jeszcze mamy? Jeszcze ten łuk. Dobra, mistyczny łuk, czyli pewnie lepszy. A, zwiększony zasięg. Zaraz zobaczymy, co Raven na to powie. Chcesz kupić coś? O, no tylko ona kupi te medaliony, miło z jej strony. Będę musiał ubiegać po całym mieście. Okej, mroczny hacker. Hełm, uzdolnienie magiczne plus 20, charakter minus 20. Może by się przydało. Całkiem w sumie spoko, ale nie chcę być zły. Dobra, magiczne buty bojowe. To mógłbym się zastanowić. Dobra, tajemniczy łuk. Czy się różni od mistycznego łuku? Tak, ma troszkę większe obrażenia. Okej, zobaczmy, co Raven powie na te łuki. Tak, dam jej jedną strzałę. Okej, zabiorę jej tarczę i co teraz? Okej, woli ten mistyczny łuk. To dziwne. Ten łuk ma lepsze obrażenia i dużo lepszą szybkość. To wiesz co? Czy ona w ogóle chce korzystać z tego mistycznego łuku? Ta... Ale nie wiadomo dlaczego sobie bardzo nisko go ceni. No dobra. No dobra, no to teraz pobiegam trochę po mieście. Posprzedaję część z tych rzeczy. Te miecze sobie pewnie zatrzymam. Bo przynajmniej jeden z nich, chociaż... Bo nie wiem, kto jeszcze poza mną mógłby z nich korzystać. No i cóż. W następnym odcinku pewnie jeszcze odwiedzimy ten klan koła. Oddamy tą kamień Duriana. A potem będziemy musieli już poszukać statku, żeby dostać się na Thanatos. I... no i... zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno dużo biegania. Więc to już będzie niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć!